Cześć, jest niedziela, czyli dzień drugi. Jesteśmy wyspani i gotowi, tak? Tak, Spodziewamy się jeszcze więcej ludzi niż wczoraj, bo w końcu jest niedziela. Jesteśmy lepiej przygotowani, mamy więcej cukierków i tyle samo świetnych bagażników. Tak, wczoraj byliśmy w Biedronce i zrobiliśmy napad. Wszystkie praktycznie cukierki żeśmy ukradli. A Miłosz jeszcze siedzi, ale Miłosz jeszcze śpi. No, jedziemy. Całujmy ziemię, po której stąpał Robert Lewandowski, nasz Polak. Kleimy naklejeczki, na ulotki. Cześć, jesteśmy w niedzielę na targach w Warszawie. Kupcie nas bagażem, najlepszy na świecie. Najlepszy na świecie. Pan Mariusz dalej troszkę chory niestety. Tutaj mamy takie rasy, kapturki, ulotki. Mózg operacyjny. Cześć. Kamil, handlowiec nasz. I czekamy na pierwszych odwiedzających. Tutaj też piękna flaga. No. To właśnie nam nie działa, ale generalnie jak działa, bo nie mamy tutaj gniazdka z pełną 13-pinową wiązką, która daje zasilanie, a tak to ten bagażnik ma windę tutaj dla seniorów i tak dalej i on zjeżdża na sam dół, tym rowerkiem się wjeżdża bez, nie trzeba go podnosić tego roweru, ani też używać żadnej rampy, tylko tu jest właśnie winda, nie? No to jest taki niszowy bagażnik, mało się go sprzedaje w ciągu roku, ale są klienci na to właśnie, ci seniorzy, czy ktoś, kto też był taki kiedyś u nas serwis duży rowerowy, który dostarcza do, po serwisie rower do klienta. I on mówi, chciał mieć taki bagażnik, żeby jak przyjeżdża do klienta, to żeby klient widział takie wow, nie? Że tu no, winda jedzie w dół, w górę. Tak. To tutaj wchodzą wszystkie rowery, i duże, i mniejsze, bo jest tutaj możliwość regulacji. Tu wchodzą opony do 3,25 cala, regulowane teleskopowe sporniki, bardzo długie paski, tutaj wzmocnione stalowym rdzeniem. Tu jest taki gumowy taki, nie wiem, można powiedzieć bumper i tutaj też zabezpieczenie, także ramy karbonowe też tutaj są bezpieczne. No i co? I najfajniejsza sprawa, że jest składany. Składane jak walizka. Więc jak mamy mało miejsca, nie mamy gdzie go przechowywać. I rączka jest, nie? Do niego można sobie kupić pokrowiec. Są różne akcesoria. Rampa najazdowa, pokrowiec i dostawka na trzeci mniejszy rower. Tak. Jest odchylany, więc można otworzyć klapę bagażnika. Sobie tutaj operować. Dźwignia szybkiego montażu i wtyczka jest od razu 2 w jednym. 7, 13, 5 z drugiej strony. Nie trzeba adaptera. Słuchajcie, bierzemy rower ze stoiska KTM i stawiamy go na naszym bagażniku. Tutaj właśnie kolega nas tak złączył, połączył i chcemy go pokazać. My jesteśmy tam przy takim fajnym przejściu. A jak mają gdzieś konkurencję, to wiesz. Pewnie. No, dobrze. Ale trochę postoi. Dobrze. A ja przyjdę, nagram jeszcze, ale już z tobą dzisiaj coś ja się nie dziwię, że pani się tak boi, bo jest bardzo ładny rowerek. Bardzo, no. Ale nie zginie. Tak? Okej, okay, mamy rowerek z firmy KTM. Bardzo ładny, biały elektryk, no w sumie na niewielkich kołach, 27,5 razy 2,40. Ok, no i Miłosz, potrzymaj mi, ja sobie przygotuję bagażnik i postawimy go tutaj. Tak, tego nie będziemy używać. Dobrze. I stawiamy rowerek. A. Odchyl mi go. Dobra. A tu go złapiemy tak. Pewnie można znaleźć trochę lepsze miejsce, ale to
Na szybko. Na szybko to zrobimy. Dobra. Dobra, jeszcze koła. On już fajnie to jest stabilnie nam stoi na tym bagażniku. Przesuwamy sobie tutaj to zabezpieczenie felgi. Ustawiamy, żeby nie kolidowało ze szprychami. I zamykamy. O, jest. Dobra, super. No i mamy rowerek zamontowany. Pięknie się prezentuje. I w drogę. Komu w drogę, temu czas. Tak, głównie są to platformy rowerowe na hak, montowane na kuli haka. Jest jeden model dachowy, Spinder RT1, ale głównie koncentrujemy się na właśnie bagażnikach montowanych na haku. Czym się charakteryzują te bagażniki? To znaczy, na ile rowerów, czy są przystosowane do elektryków? Jakbyś w trzech zdaniach zareklamował swój własny produkt? Są to bardzo uniwersalne rozwiązania do transportu wszystkich rodzajów rowerów, przede wszystkim elektrycznych, bo tutaj one stanowią największe wyzwanie, żeby tutaj ten ciężar i te siły po prostu dynamiczne, które pracują w czasie jazdy, żeby ten bagażnik wytrzymał, żebyśmy ten rower bezpiecznie przewieźli z punktu A do punktu B. Więc najpopularniejsze nasze modele to są modele właśnie na dwa rowery elektryczne, składane jak walizka. Ten akurat tutaj to jest Spinder SC2, on nie jest składany jak walizka, tylko jest taki zsuwany do małej kostki i jest to model wysuwany. Więc koncentrujemy się na wszystkich rowerach, ale dajemy sobie radę, jeśli chodzi o markę Spinder, też przy transporcie tych najcięższych rowerów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również.